Dzisiaj przede wszystkim skupiliśmy się na rozbieganiu. Mieliśmy w sobotę mecz. Część zawodników grała wczoraj z drugiej drużynie. To jest bardzo spokojne, luźne rozbieganie. Ćwiczenia rozciągające, rozbieganie z piłkami. A jutro już przechodzimy do bardziej treningów takich indywidualnych. Na pewno siłownia, trening tlenowy już z użyciem zegarków, pasków, aby wiedzieć, jak zawodnik w danej chwili funkcjonuje. Moc na gumach, a po południu już trening więcej skupiony. Jak wygląda sytuacja kadrowa? Widziałam, że teraz z treningu zszedł Ernest Konon, już wiadomo, co mu dolega? Narzeka na ból tutaj w okolicach Achillesa. No, dopóki nie będzie jakiegoś badania USG, no to nie możemy nic potwierdzić. Na pewno będziemy chcieli to badanie zrobić jak najszybciej. A pozostali piłkarze? Wszyscy zdrowi. Czyli nie są mocno poobijani po meczu z Widzewem? Nie. Nie narzekają, także mówią, że są w dobrej dyspozycji.